Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Raincoat. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w kolejnym odcinku z chapteru 0. No jesteśmy na pokładzie pociągu Amaterasu, który to miał ugościć na swoim, w swoich ścianach 5 detektywów. Jest nas jednak 6. No i ktoś prawdopodobnie jest oszustem, albo jest tutaj jakaś pierwsze większe zamotanie. Także spokojnie będziemy badać, co tu się dzieje i o co tutaj właściwie chodzi. No i cóż, nasz bohater przed chwilą usłyszał coś. On generalnie wydaje się reagować na używanie forte, czyli mocy tych detektywów. I nasz bohater przed chwilą usłyszał jeszcze, jakby ktoś do niego gadał. Być może to nie przedstawienie naszej towarzyszki, być może nie, zobaczymy. Czy ktoś coś powiedział? Zaczynajmy. Nie. Ej, co jest? Zrobiłeś się blady. Może wypijesz coś ciepłego i trochę odpoczniesz? Chociaż chyba mam tutaj tylko kawę. A co, nie jestem za mały na kawę? Kawusia. Kawę nie pijam sam, za bardzo. Pijesz czarną? A może potrzebujesz mleczka? Gówniarz pewnie będzie chciał mleka. Hej, gdzie ty właściwie masz lat? Ciężko powiedzieć, patrzę na to, jak się ubierasz. Daj sobie z nim spokój. Proszę, napij się, żeby było ci cieplej. Dziękuję. Pewnie otruta. Nie pij! Co to był za głos wcześniej? Czy ja coś słyszę? Czy mi się coś przesłyszało? Mam amnezję, a teraz słyszę rzeczy. Co się ze mną dzieje? Czy raczej to ma coś wspólnego z 6. osobą? Poza tym, kim jest ta 6. niezaproszona osoba? Powinienem pomyśleć o tym trochę. Kto jest najbardziej podejrzaną osobą tutaj? Będę mógł sam wybrać. O kurde, ale jaja. No, ale chyba szczerze powiedziawszy, najbardziej podejrzany, tak czysto teoretycznie na papierze jestem ja. Patrząc na rzeczy obiektywnie, sytuacja, w której jestem, jest dosyć dziwna. Wspominając z tajemnicę moich brakujących wspomnień, czy to był przypadek? Wypadek? A może ktoś mnie zaatakował? Tak siak, nie pamiętam. Więc ostatecznie to ja jestem tutaj najbardziej podejrzany. Nieważne, jak dużo o tym myślę, nie mam dowodu niczego do tej pory. Jeżeli naprawdę jestem mistrzem detektywów, mógłbym mieć jakieś użyteczne moce. Tylko zaznaczę, że jeżeli bym nie pokazywał siebie, to prawdopodobnie bym stawiał na Zilka, tak jak mówiłem. Ciekawe, czy mogę jakoś przypomnieć sobie, jakie mam moce. Przypomnienie sobie teraz nic ci nie da. Znowu to. Wciąż słyszę ten głos. Boże, co się ze mną dzieje? Hej, gówniarzu! Chodź tutaj, staruszek! Pokażę swoje moce! Zange? A nie mówi się Zange, tylko Zange, muszę pamiętać o tym. Zapiszę od razu sobie, jak mam chwilkę. Save. No i z racji, że to już jest kolejny odcinek, to sobie zacznę zapisać na 6. Ja coś będę mógł w bardzo prosty sposób wracać parę odcinków do tyłu, jeżeli chodzi o nagrywanie, jakby coś, nie daj Bóg, się stało. Dobra, czego chcesz, Zangę? Chociaż nie podoba mi się robienie tego, zademonstruję moje forte. Wzmusiliście mnie, inaczej podejrzenia wciąż by się na mnie zbierały. Co to, twoja komórka? Cicho. Okej. Teraz co zrobił? Co sobie przypomniał? Znowu to. Czułem, jak Zange używa swojego forte. Tak jak powiedziałam wcześniej, moja moc to myślografia. Mogę przelać moje wspomnienia na elektroniczne medium, żeby generować i nagrywać materiał. Nagrane klipy pokazują się, co się działo przez ostatnie 5 minut. Najlepiej będzie wam po prostu pokazać. Ale jaja.
To zdecydowanie miejsca, które... Scena, która miała miejsce jakieś 5 minut temu. Może coś teraz zacząć? Może narywać tylko 2 do 3 sekund. Kiedy byłem u szczytu formy, byłem w stanie narywać do 10. Poza tym moje wspomnienia wyblakają. Tak samo dzieje się z nagraniem. Zasada działa tak, że działa zazwyczaj około 48 godzin. Podoba mi się, że ich moce, na początku wydają się takie niesamowicie mocne, ale każdy ma mocny jakiś minus. Ta, która ma super słuch, może to zrobić, ale musi się bardzo na tym skupić. Ta z medium może słuchać zmarłych, ale tylko jeżeli będzie miała ich strój. Dodaje tyle bardzo fajnych zamknięć ewentualnych OP sytuacji, że jest to niesamowite. Bo wyobraźcie sobie, jakby ona mogła każdego martwego wysłuchiwać, no to po prostu zepsuło całą grę od razu, bardzo szybko. A teraz będzie można dać motyw, że ofiara była od niej mniejsza, albo dużo większa. Więc no super ansko. Ten samo ten radar, no wyrywa, no on akurat się wydaje być mocny bez jakiegoś większego minusu, ale nie, może jakiś minus jeszcze istnieje. Ten ze zwierzętami musi mieć zwierzęta chociażby, chociaż ma fajną moc. No a tutaj mamy wyblakające i to coraz bardziej, bo on już jest starszym człowiekiem, wspomnienia, super to jest. Ale kopiując to na inne urządzenie, zanim to wyblaknie, można użyć tego nagrania jako dowodu podczas śledztwa w sądzie. Przepraszam, ale jesteś pewien, że to myślografia? Dobra, no trochę jakbyś zrobił zdjęcie ukrytym aparatem. Ty we wszystkim wątpisz! Bądź konstruktywny chociaż raz. Myślisz, że bycie podejrzliwym nie jest konstruktywne? Nie sądzisz, że prawda leży za tym wszystkimi podejrzeniami? Tak. Praca detektywa jest podejrzewanie innych. Znowu coś słyszę. Moje wspomnienia jeszcze nie wróciły, a głosy robią się coraz głośniejsze. Aż boli mnie głowa. To jak moje własne ciało nie należałoby do mnie. Oho. Młodzieńcze, wszystko gra? Nie wydajesz się być zdrowy. Przepraszam, trochę mi się zakręciło w głowie. Powinieneś odpocząć. Może drzemka pomoże ci odzyskać wspomnienia. Pokoje pasażerskie w wagonie trzecim i dalej są pełne, więc powinieneś użyć wagonu pierwszego na froncie. Jest tam chyba przychodnia. Łatwo będzie tam trafić, bo jesteśmy w drugim wagonie. Trafić? Ale masz jaja. Znaczy monitorować, oni chyba chcą monitorować, jak on będzie się czuł. Dasz sobie radę sam? A może potrzebujesz towarzystwa? Boże. Otwar się, dobra? O, zazdrośnica. Przepraszam. Powiedziałeś coś? Nie, to nic. Dam sobie radę, dam radę. Dam dojść. Oho. Boże święty, strasznie mi się to podoba. Czekajcie, o tak sobie zapiszę. Jak mówiłem, zapisać będę dosyć często. No, może teraz trochę przesadzam, ale Switch jest taką platformą, a seria jest no, w takim stylu, że głupio by było to zmarnować. Podejrzewam, że nie mogę rozejrzeć się po całym wagonie, więc na razie będę dosyć liniowo szedł do przodu. Chyba, że teraz idę do trzeciego wagonu. Nie, to jest pierwszy, prawda? Pierwszy, mamy jedyneczkę. I przychodnia była, o ile dobrze pamiętam, w tymże miejscu. Chwila. Zamknięte. Musisz znaleźć klucz. Klucz. Gdzie jest klucz? Jest gdzieś w pierwszym wagonie? I see. O Jezu, tak mówiła Angie chyba, Yonaga z V3. To jest cały obszar minimapy. Cały obszar minimapy świeci. To znaczy, że cel albo badany obiekt są niedaleko. Przyjrzyjmy się bardziej. Okej. Okay. I czegoś szukamy. No podejrzewam, że można poszukać w łazience, by było ewentualnie... Nie no, bardziej w którejś maszynowni bym poszukał. Znając, że cię to będzie ta dalsza maszynownia, więc od razu tam się udam. Jeżeli będę mógł tylko tam wejść, no bo... Podejrzewam, że to właśnie stamtąd ewentualnie byłoby przejść, ewentualnie jeszcze można by było do... trzeciego wagonu pójść do tego pokoju kontrolnego. Tutaj to nie ma. Aha, tak po prostu, tak? A skąd wiedziałeś? Sprawdzałeś? Bo nie wygląda jakbyś sprawdzał, koleżko. Dla potwierdzenia w ogóle pokażę wam. A, akurat nie mam minimapy. Otworzyło się. Do potwierdzenia pokazałbym wam... Oj, a nie pokażę. Mam cutscenkę.
Będzie tu już, prawda? Nie, zaraz. Oho. Jest te oczy. O Jezu, zemdlał. Znaczy ja też bym pewnie zemdlał. Z radości, że mam taką waifu przy sobie. Hej! Czas wstawać! Ile będziesz spał? Wstawaj! Albo cię... bum! Zabiję! Jezu Chryste! Co za horror! Krąc, możesz mnie zobaczyć? Moją piękną, cudowną postać? No w końcu się udało coś tam jakoś osiągnąć, zakorzenić. Jestem ciekawy jej postaci. W sensie wydaje się być takim typowym side charakterem, który będzie kupował każdą scenę. Ale muzyczka. Co? Co to za rzecz? Jak można nazywać mnie rzecią? Kiedy jestem taka urocza? Ależ jesteś rudy. Rudy oznacza niemiły, ale u nas oznacza rudy, okej? To gada! Nie tylko rzeczy mi się przesłyszały, ale też teraz mam halucynacje? Chyba całkowicie oszalałem. Daj spokój. Jesteś moim mistrzem, prawda? Panem. Nie chodzi o mistrza, tylko o pana. Panem? Zgadza się. Wymieniliśmy intymny, sekretny pakt tylko pomiędzy naszą dwójką. Ha? Jaki pakt? Już zapomniałeś o tym, jak pasjonująco się ze sobą związaliśmy? Jak mogłeś? Po tym, jak oddałam się samo... Tylko tobie i tylko tobie. Jesteś taki nieodpowiedzialny. Weź odpowiedzialność za swoje czyny. Nie wiem, co mam zrobić. Żartuję, oczywiście, że zapomniałeś. To część kontraktu. Nie dostaje się Boga Śmierci za darmo, wiesz? Jeżeli chcesz jeść, musisz przynieść coś ze sobą. O Jezu, ta wiadomość o czodacy, którą czytałem w poprzednim odcinku, teraz nabiera jeszcze więcej kształtu. To jest Bóg Śmierci, okej? Czyli czodaka sobie wymyślał latającego fioletowego ziemniaka, który zamienia się w piękną waifu, która wygląda trochę jak Bullset. Panuje. Poczekaj, co powiedziałaś? Bóg Śmierci? Nazywaj mnie Shinigami. Shinigami może ci kojarzyć termin z Death Note'a. To są rzeczywiście chyba bogowie śmierci w ich religii. Już bardzo bym dużo dał, żeby zacząć się w oryginalnej formie. Bóg Śmierci brzmi tak tajemniczo i creepy. To nie jest mój styl, wiesz? Jestem na to zbyt urocza. Urodziłam się zbyt czysta i zbyt niewinna. Dlatego preferuję słowo Shinigami. Tak się nazywam. Nie pomyl się. Aha, dobra odpowiedź, panie. Przecież nazywasz mnie panem, poczekaj. Czy ty mnie nawiedzasz? Proszę, nazywaj mnie Shinigami. Shinigami. Tak. O, oczywiście, że w 100% cię nawiedzam. Nawiedzam cię, jakby... Twoje życie to zależało. To było w końcu twoje życzenie. No to zawarliśmy pakt. Teraz chciałem? I dla naszego słodkiego kontraktu zaoferowałeś coś w zamian. Zaoferowałem? Masz na myśli... W końcu łapiesz? Zaoferowałeś swoje własne wspomnienia. Odrzuciłeś całą swoją przeszłość i rozbiłeś nasze przeznaczenia razem. Dlatego mam amnezję? Euforia z ukończenia kontraktu sprawiła, że zamarłeś. Zemdlałeś w tym pokoju. Aż się obudziłeś,
zajęło to trochę czasu, zanim mogą się w tobie uaktywnić. To jest ciekawe, bo to wygląda na razie na takie haha, hihi, ale śmieszne, ale dlaczego on zawarł taki part? To raczej mogło znaczyć, że może był umierający, może chciał jakąś konkretną moc posiąść? Ale... mogę teraz z tobą gadać. Przez to jestem szczęśliwa. Nie do końca. To jak jest w końcu? Dlaczego? Zawarłem z tobą kontrakt. Dlaczego zaoferowałem swoje wspomnienia? Przepraszam, ale nie mogę się podzielić z tobą szczegółami kontraktu. Jakie są zasady? Dlaczego nie? Powiedz mi! Nie mogę. Taki jest kontrakt. No powiedz. Co drogą, mistrzu? Coś mnie zastanawia. Co takiego? Dwie godziny minęły, odkąd zemdlałeś. A? Dwie godziny? Tak. I tutaj byłam, czekałam, aż się obudzisz. Godne podziwu, co? Raczej trochę creepy, a podczas tego czasu nikt nie przyszedł cię szukać. Co tacy okrutni, wiesz? Może o tobie zapomnieli? Szorotem mowa, gdzie jestem? Dlaczego tu jestem? Czy to jest łazienka w pierwszym wagonie? Zgadza się. Czułem się źle w jadalni, więc szukałem klucza do przychodni. Powinieneś patrzeć na swoje zdrowie, panie. Dzielimy umysł i ciało. Kiedy ty poczujesz się źle, ja też się zirytuję. Twoja nawiedzająca obecność jest prawdopodobnie powodem, na którą poczułem się źle. Hej, nie zrzucaj winy na mnie. Tarsiak, lepiej pośpiesz się i rozejrzyj. Zgadza się. Gdzie reszta? On zemdlał teraz na dwie rodziny. Myślałem, że oni mówią o tym zemdleniu na dworcu. O mój Boże. Dlaczego patrzysz się na lustro? Jesteś typem chłopaka, który podziwia się, aż umrze na zawał? Widzę to w lustrze i słyszę ten głos. To nie jest halucynacja. Ha, wciąż mi nie wierzysz? Dobra. Ten krajobraz, który... krajobraz mija, jakby mija za oknem. Nic zbyt znajomego. Nie, aż wspomnij, mistrzu, że, więc oczywiście, że nic znajomego. Ja masz rację. Dostajemy 10 punktów na zasadzie pierdoły. Fajnie by było przeszukiwać, mimo wszystko dla samego expa. To drzwi do prywatnego pokoju. Nie są zamknięte i nie wydaje się, żeby ktoś był w środku. Ciekawe, teraz będzie się robiło kupę Yuma. Patrząc na to, że niestety, ale piękna waifu będzie cały czas przy tobie. Na pewno nie chcesz otworzyć, żeby sprawdzić. Może jest tam jakiś morderczy maniak utrwający się. Nie ma szans. Dobra, wychodzimy stąd. Możemy zapisać w sumie. Dym? Co się dzieje? Cholerka jasna, ale tajemniczo. Czy ty przypadkiem mnie obserwowałeś przez cały czas? Nie mogę się od ciebie oddzielić. To powinno być oczywiste, skoro nawiedzam ciebie. Widziałem tylko twoją głupią, śpiącą twarz w łazience. Nie miałam pojęcia, co się dzieje na zewnątrz. Co się tutaj stało? Hej, spójrz, spójrz! On dochodzi z dziury w drzwiach. Masz rację. Czy to jest ogień? Ogień? Więc pali się? Ha, ale się ekscytuje! Jezu, wariatka. Ekscytujesz? Musimy coś z tym zrobić. Nie mogę tutaj nic zrobić, niestety. Co się dzieje? Co ty gadasz? Zilch, proszę obudź się, Zilch! Jest zbyt dużo dymu, muszę pomóc. Mistrzu, patrz! Wal! Okej. Au. No, ale urocza podczasuje. Nie ma szans. Naprawdę tak po prostu? Kuźwa, to rompa. Ulubiona postać martwa w czwartym odcinku. Dlaczego?
Dlaczego to się wydarzyło? Nie ma czasu na odpoczynek. Wiesz, jesteś detektywem, wiesz co robić. Przeszukaj ciało. Musisz potwierdzić, czy ktoś... Może fajnie, ona ma fajkę nawet. Potwierdzić, czy ktoś naprawdę jest martwy, sprawdzając ciało. Ja? Może powinienem zapytać o pomoc. Dlaczego detektyw miałby uciekać od zwłok? Nie wiem, czy jestem detektywem. Cóż, na pewno jesteś. Inaczej... Nie pytałbyś o pomoc, nie prosiłbyś o pomoc. Co to ma znaczyć, niby? Wytłumaczę innym czasem. Ale skoro zapomniałeś... Chwila, asking for help... Mogę to zobaczyć jeszcze raz to słowo? Bo to jest takie specyficzne zdanie zbudowane. Myślę, że to może być ważne. Tej każde słowo może być ważne, więc warto by było je w miarę dobrze tłumaczyć. Have asked for help from yours truly. Dobra, prosiłem o pomoc od ciebie? Nie prosiłbyś o pomoc od... Od ciebie? Od siebie? Nie jestem pewien, jak to przetłumaczyć do końca. Będę twoją mentorką i wytrenuję cię, żebyś był odpowiednim detektywem. Więc dawaj! Naprawdę to robię? No i co jest prawie rozwiązana, kiedy detektyw jest pierwszy na miejscu zbrodni. Investigation, mamy śledztwo! Czyli taki deadly life. Czas na śledztwo! Oj, czas na śledztwo, ale za momencik. Zobacz tylko profile. Ishinigami tutaj się pojawiła. Lubi Yume, nie lubi nudy. Jest bogiem śmierci, nie ma żadnych danych co do niej. I sobie lata. Okej? Okay? Czy naprawdę jest wykreślony? Wow! Wow, wow, wow. Szczerze, jakbym miał stawiać na to, kto to zrobił. Jakbym miał stawiać, kto to zrobił, to stawiałbym na Melami. Jeżeli to ktoś z tego, ale ja myślę, że to musi być test jakiś. Mimo wszystko. Czy może coś sprawdzić poza tym? Sprawdźmy rośnicę. Ta rośnica, której użyłem, leży na podłodze. Wygląda, jakby była w większości pusta. Otworzyłeś zamek i zgasiłeś ogień. To było szybkie myślenie, panie. A teraz możesz sprawdzić zwłoki jeszcze bliżej. To jest medyczny ekwipunek z przychodni. Może użyję go, żeby ocalić Silcia. To niemożliwe. Jest spalony na skwarkę. Skupmy się na sprawdzaniu zwłok. Aet? Zilk może wciąż żyć. Może ocal go, Zaet. To są zwłoki, nieważne co z tym zrobisz. Staw w czoła rzeczywistości i bierz się za śledztwo. Okej, no to co, badamy oczywiście zwłoki. Są całkowicie spalone. Żadnego ruchu, żadnego oddechu. Nie czuję pulsu. Zapach spalonego mięsa jest dla mnie za mocny. Nóż jest dalej wbity w klatkę piersiową. To jedyna rana od noża, nie widzę żadnych innych. Cóż, jak leci się z zwłoką? Martwy, bez wątpliwości. Wow. Tak myślałam. Kinda chart, muszę zobaczyć co oznacza chart. Ale jestem, wam powiem, w szoku, że moja ulubiona postać odpadła dosłownie w czwartym odcinku serii. Dosłownie. Chyba, że to jest jakaś symulacja, ale... No... Gdzie jest telefonem? Trochę zwęglone. Nie musisz nawet sprawdzać. No nie bądź taki glam. Glam to jest chyba taki ponury, ale się upewnię. Wybaczcie, że tak często sprawdzam, ale chcę, żebyście wy też rozumieli wszystko. Glam, ponury. Musisz sprawdzić zwłoki. W każdej sprawie. Nie o to chodzi, Manusi. Gdybym zauważył wcześniej, myślisz, że mógłbyś ocalić mu życie? Zapomnij o tym. Jeżeli jesteś taki zmartwiony, to użyj resuscytacji. Chociaż... będzie ci słabo... robić to na zwęglonych zwłokach. Co martwe, to martwe.
Nie pozwól nigdy, żeby cię to powaliło, żeby cię jakoś przybiło. Racja, muszę powiedzieć reszcie. Wyczułam sprawę! Wariatka. Ale bardzo już ją lubię. Myślę, że będzie bardzo fajną towarzyszką. A twórcy tej serii już niejednokrotnie pokazali, że oni naprawdę umieją. Oni naprawdę umieją. Były dwie takie towarzyszki w AI i one były też przewyporne. Dobra, idziemy tutaj. Nie mam tutaj za bardzo wyboru. Nikogo nie ma. Nie, ktoś leży? Ktoś leży? Oto, moi drodzy państwo, moja podejrzana. Nie ma szans. Czy to sen? Musi być sen, racja? Może to jest koszmar? Proszę, chcę się obudzić. Nie wytrzymam już tego. Jesteś żałosny, wiesz? Na pewno jesteś kolesiem, który sprzedał mi swoją duszę? Czym ty jesteś? Przyjacielem czy wrogiem? Moim przyjacielem, oczywiście. W końcu jesteś moim panem. Czy to nie jest miłe? Jestem twoje przyjaciółko. Będę nawiedzała cię aż do śmierci. Nie rozumiem, dlaczego podjąłbym się kontraktu z Bogiem Śmierci? Chwila. Czy oni w ogóle istnieją? Może to jest tylko moja wyobraźnia? Przestań pierdzielić. Ty detektywie bez pamięci, bez mózgu i bez odwagi. To dla ciebie koszmar, więc musisz dać się wszystko. Ale co ja mogę zrobić? Dlatego będę twoją nauczycielką i mentorką. Zrobię z ciebie kawał detektywa. Słuchaj mnie, a wszystko będzie okej. Po pierwsze, sprawdź miejsce zbrodni, ty już zrobiłeś to wcześniej. Teraz wstawaj, dalej. Dwa trupy! Normalnie, nie wiem, to musi być sen, prawda? To na koniec, sprawdźmy alkohol na początek. Co tutaj puste butelki po alkoholu? Wszystkie wydają się mieć dużą zawartość alkoholu. Czy Melami mogła zostać tym podpalona? Alkohol jest najlepszym sposobem, żeby ugotować mięso. Tak w ogóle, kiehaha! Cóż za bogaty smak. Może spróbujesz, mistrzu? Panie? Jest tutaj sporo butelek z alkoholem na półce. Czy one mogą być użyte do podpalenia Melami? Ona dosłownie została przypalona drogą wyglądającą napojem alkoholowym, co? Niezły sposób na odejście. Ostro. To Melami. Ona jest całkowicie spalona na skwarkę. Ale pamiętam części, które zostały z jej twarzy. Nie ma pulsu ani oddechu. Jest martwa od jakiegoś czasu. Jest tutaj niedaleko ten alkohol może został użyty do rozpoczęcia ognia. Znalazłeś dwie zwłoki, jedną za drugą. Naprawdę dajesz czadu? Jahahaha, poradajmy. To jest właśnie szczęście nowicjusza. Nie ma nic szczęśliwego w takiej sytuacji. Więc jaka jest przyczyna śmierci? Nie ma żadnych oczywistych zewnętrznych ran. Więc spaliła się śmierć. Ten drugi też został... ta druga osoba też została spopielona. Cóż za okrutny sposób na śmierć. Co tu się dzieje? Mistrzu, musisz się pośpieszyć. Dobra, ja muszę w ogóle iść dalej. Ale... czy chcemy iść dalej? No, spróbujmy jeszcze wejść do kolejnego pomieszczenia i tam już będziemy kończyć pewnie jeszcze po jakiejś pokazówce. Mam nadzieję, że nie zbyt długiej, mimo wszystko. Masakra w amaterasu Expert. Masakra znaczy, że jeszcze może więcej ciał. Ale naprawdę? I to jest koniec, finito, już nie ma tej postaci. Ha? Co zatrzęsło się? O nie.
Co to było? Światła zgasły na moment i wróciły. Dobrze, wróciły chyba, co? Ale się zrobiło ciemno na zewnątrz. Jakbyśmy byli w tunelu. Herschel, nie powinniśmy się śpieszyć. Powinniśmy powiedzieć innym arcydetektywom, prawda? Racja, zgadza się. Okej. Czy będziemy mieli kontrolę nad sobą, to jest pytanie, czy nie? Hej, jest tu ktoś? Potrzebujemy pomocy w dwóch pierwszych wagonach. Zangę, Pucci, Apex. Ktokolwiek. Brak odpowiedzi. Wyczuwam tragedię. To jest prawdopodobnie obraz samego piekła. Jedna tajemnica za drugą. Nie możesz się powstrzymać od tej całej sytuacji. Musisz znaleźć innych w tej chwili. W tej chwili być może będziesz wyglądał nasz bohater, ale dopiero w moim przypadku po przerwie. Moi drodzy, będziemy w tym momencie kończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Ja coraz bardziej, no po tym odcinku chyba nie mam wątpliwości, że z wielką i ogromną chęcią przeżyję całą tą przygodę. Nie wiem, czy będą co rozdziały rankingi, albo jakieś predykcje, zobaczymy jak będzie forma, na razie trochę ciężko mi się to wyobrazić, ale zobaczymy. No i cóż, moi drodzy, to chyba tyle z mojej strony na dzisiaj i na ten odcinek. Kolejny odcinek dopiero jutro o godzinie 16, tak po dwa odcinki dziennie, to jutro będzie ostatni dzień tego maratonu, ale zachęcam was gorąco tak do udziału w całej akcji, w łapkowaniu, w komentowaniu, w budowaniu hype'u. No to od was zależy, jak daleko ta seria pójdzie, ja będę dawał się wszystko. Odcinki po tym poniedzieli będą prawie codziennie, oprócz poniedziałków i czwartków. Nie wiem jeszcze, czy będą na porannych segmentach, czy na wieczornych, ale będą we wtorki, będą w środy, będą w piątki, soboty i niedzielę, więc 5 odcinków tygodniowo będziecie mieli, najwięcej ze wszystkich aktualnie trwających serii i będą po prostu 2 odcinki dziennie przez taki czas, aż pokończymy trochę inne serie i zobaczymy, jak to się ułoży. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Zapraszam was do opisu, gdzie macie link do moich socjalków. Zapraszam do mojego streama, przede wszystkim z tych socjalków. Streamuję bardzo dużo na Twitchu, nie na YouTubie. No i tam codziennie oprócz soboty od godziny 17 możecie mnie spotkać. Także gorąco, gorąco polecam. A na ten moment zawijam się. Dziękuję wam pięknie za uwagę i widzimy się już w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej badać pociąg Amaterasu. Trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.